Dzień dobry. Mam trochę czasu, bo dzisiaj wolne. Chciałem trochę omówić zakończony sezon w moim gojemniku. No, powiem szczerze, zostało mi 24 młode gołąbki. I samiczka paruje się ze mną. Samiczka. Zostały 24 gołąbki, a miałem 56 miałem do lotu. 56 albo 54. 31 gołąbków będę miał w zbliżającym się sezonie na początku. 7 starych gołąbków, 24 roczniaki, czyli starych. To będą dwulatki, tak? Są takie stare. No ale tu będzie na co popatrzeć. Będzie na co popatrzeć. W tamtym roku miałem 11 do pierwszego lotu, to na pierwszym zginęło 5. To już miałem 6. Nic sobie nie polatałem na stare gołąbki. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie inaczej, nie? Że trochę sobie polatam. Trochę sobie polatam, kurde. 31, no chyba, że zginie strasznie dużo na pierwszym locie. Żaden gołąbek jakoś się nie wybił bardzo. Jakiegoś wielkiego wyniku nie zrobił. Mają tam po dwa konkursy, po jeden. Ja poleciałem tylko 4 loty, tak? Jednego nie leciałem, bo gołąbki były chory, dochodziły do siebie po chorobie. No, jestem ilością, jestem zadowolony. No. Zdobyłem tyle konkursów, co w tamtym roku 5 lotów, tylko że miałem w tym roku więcej gołąbków do latania, nie? To tak jest. No będzie czym latać na stare przynajmniej. No. Ja jestem szczęśliwy jako początkujący, będę miał 30 gołąbków przelotowanych jako młode. Na stare sobie polecą. Będę miał chyba więcej samiczek, będę próbował licytować jakieś tam samiczki w tych wspólnych może gołębnikach. Zobaczcie, czy się zastanawiam nad tym. Myślałem taką parę wylicytować i zobaczyć, co z tej pary będzie, tak? Myślę, że na tych wspólnych gołębnikach to złych gołąbków to nie ma, nie? Złych gołąbków to nie ma, nie? Tutaj samiczka się paruje ze mną. Złych gołąbków to nie ma. Ktoś jak płaci za drużynę, to myślę, że przynajmniej jakieś średnie gołąbki da, tak? No będzie myślał, żeby gołąbek coś tam pokazał. Więc tak myślę, wspólnego gołębnika, tylko takiego, co wystawia wszystkie gołąbki. Nie tam, że ktoś przyjdzie, znajomy kupi, a na aukcjach są już te gołąbki przebrane. Jest taki, patrzyłem, wspólny gołębnik, nie będę go reklamował. Zostało tam 180 parę po lotach gołąbków i oni wszystkie gołąbki wystawiają, nie? Na sprzedaż. Tylko że tam no już jeden gołąbek jeszcze 2 dni chyba są do aukcji, a jeden gołąbek kosztuje 43 tysiące, nie? To nie jest w moim zasięgu. Ale są tańsze gołąbki, no. Wszystkie przeleciały, wszystkie są dobre, tak? Myślę, że tam nie ma słabych, jakiś bardzo słaby gołębi, tak? Zobaczę, może wylicytuję dzisiaj parkę i zobaczymy, co z nich będzie latało. Czy jest warto kupować takie gołębie, tak? Bo jak ktoś ma dużo pieniędzy, to może ryzykować. Ja tam jestem człowiekiem biednym, niedużo zarabiających pieniążków. Dlatego nie ryzykować jest ciężko, no ale zobaczę, jak nie będzie dłużej. Widać, jak się ten kurz unosi. To jest, kurde, strasznie. Będę robił wentylatory, będę zakładał w gołębniku gdzieś za 2 tygodnie. Bo widziałem u takiego pana, takiego Polaka, co lotuje w Niemczech. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest Polak, bo mówi po polsku. I tak jak podkładał do wentylatora mąkę, to ładnie wciągało. I chcę tak u siebie zrobić, nie?
myślę, że jak nie będzie tego kurzu, to będzie ten kurz wciągać. No kurde, gołąbki będą robiły lepsze wyniki. Podejrzewam, nie? Przynajmniej dam im szansę. Ale strasznie, jak one latają, to wszystko idzie w górę. Nie. Wszystko idzie w górę. Najważniejsze teraz gołąbkom trochę takich suplementów pokupowałem na te pierzenie, żeby miały lepsze te piórka. Myślę, że trochę za dużo, że to też nieprzemyślane, bo nie ma co też tak pakować tych różnych suplementów. W przyszłym roku to trzeba jakoś rozplanować inaczej, bo mi to nie pasuje tak dużo dawać tego wszystkiego. Myślę, że zwykła karma, jakieś tam, myślę, jakaś siara, tak, jakiś olej rzepakowy albo coś takiego, no, niedużo, nie, to wystarczy, nie, żeby się spierzyły, jakieś trochę, kurde, wyciku jakiegoś, ale mówię, zadowolony jestem w lotach młodych gołąbków, bo kurde, będę miał czym latać, nie? Nie będzie źle. Ale będę musiał jakiś dokupić, jakiś kurde samiczek, bo będzie mi brakować, nie? Teraz idziemy do gołębnika. Do gołębnika tych samców, co tam mam. Mniej więcej mi się wydaje, że są samce. No tutaj samiczki, może jeszcze będzie jakiś samczyk, zobaczymy, nie? To się okaże. No i cięcie, chodź. Zobaczymy. No zobaczymy. Chodź. To moja samiczka, to była rok temu na młode, 10 w oddziale, to nakrapiana. Ale powiem szczerze, nic po niej, kurde, nie było, nie? Zostały dwa młodziaczki po niej, ale jakoś tam się nie pokazały tam. Myślę, że nie przekazuję genu, nie? Także, bo myślałem też, jak będzie coś dobrze też latało po niej, to może ją zostawić do rozpłodu, ale nie, będzie latała, bo nic nie daje, nie? Tutaj samiczka widzę, się paruje ze mną. Jeden konkursik miała. Oczywiście ta, co teraz się paruje, nie tamta, co 10 w oddziale, na młode, w tamtym roku. Gołąbki się pierzą, niektóre są na jednym piórku, czyli niedługo powinien być koniec, nie? Parowania, no chodźcie. No i do samców przejdziemy. Pówek pocztowy, co pocztą wrócił, ten jasny. Tam się taki czerwony tamczyk, mam go od kolegi, od siebie z sekcji. Wyników nie zrobił, za wielkich. Tam dwa konkursy jako młody. W tamtym roku chyba zaginął na drugim chyba locie. Ale on się słabo się spierzył. Ale nie wszedł do nikogo, tylko go z parapetu tam pan złapał i wysłał mi później. Ale młode po nim, mam cztery młodziaczki w tym roku po nim i wszystkie cztery są w gołębniku, nie? Dwa zdobyły po dwa konkursy i dwa po jednym. Także jakoś, kurde, w rozpłodzie to się bardziej sprawdził niż ta samiczka 10 w oddziele. Właśnie kiedyś tak ktoś mi mówił, że po tych lotnikach to kurde, no nie ma takich gołąbków dobrych, że bardziej po tych właśnie rozpłodowych gołąbkach, że ten co nie leci, to czasem może dawać takie miłe gołąbki, nie no. No przynajmniej u mnie są miłe, no bo wszystkie zostały, żaden nie zginął. Dwa kurde mają po dwa konkursy, dwa po jeden. Jeden to był tam czołowy, miał konkurs z jednego lotu. Bardzo młodziutki gołąbek wtedy. Na pełnym skrzydle był, to może tak tłumaczyłem sobie, że może dlatego. Dobrze poleciał, zabrał się z dobrą grupą.
No ale najważniejsze to, że są, że przeleciały. Tam ten jasny taki niebieski, drugi od dołu. Znaczy się pierwszy od dołu z prawej strony, zakupiony z aukcji po pijanemu. Później trochę żałowałem, ale zobaczymy, może coś z niego będzie, może coś mi dobrego da. Niby dalekodystansowy gołąbek, ale nie wiem, ja nie jestem tym znawcą. Niby szerokie ma te pióra, ale czy to chodzi też o to, że na dalekie dystanse bardziej gołąbek ma szerokie pióro? Ja jeszcze nie jestem tak doświadczonym. Słyszałem, że tak jest, ale czy to prawda? No z takiej aukcji charytatywnej, więc może kurde będzie. Chyba słabego gołębia by nie dali na taką aukcję. No ja bym przynajmniej nie dał, bo to wstyd by był dać słabego gołębia na aukcję charytatywną dla dziecka chorego, tak? Ale ładnie jest, ładne upiarzenie ma takie właśnie jedwabiste. No on już jest spierzony. Wydaje mi się, że sam czyń będzie. Dobra, nic, będę kończył. Nie ma co tutaj głupot żadnej gadać. Czekamy, teraz też się spierzą wszystkie gołąbki. I kurde, trochę je chyba z miesiąc czasu przekarmię. No. Na jęczmieniu. Muszę kupić od kogoś taki kurde lepszy jęczmień, nie? Mam tam znajomego, może mi załatwi. Tutaj ten kubek się chowa. Straszny ogier z niego. Ale nic nie pokazał. Jako kurde roczny to na drugim konkursie zginął i wszedł. Tego samego dnia do kogoś tam. No ale dałem mu jeszcze jedną szansę, nie? Bo ładny jest i zobaczymy w tym roku. W tym roku jak zaginie, to już nie ma prawa wrócić do tego gołębnika, nie? Znaczy się, nie ma prawa wrócić pocztą. Jak sam sobie poradzi, to będzie mógł być, tak? No. Optymistycznie patrzę na przyszły sezon. Wreszcie może sobie polatam trochę na te stare gołębie. Chociaż tak 7 lotów, 7-8 to by było fajnie. No. W tym roku poleciałem 4 loty, ale bardzo mało gołębi i to nie ma na co czekać, nie ma na co patrzeć. Trzeba mieć gołąbków, żeby się pobawić. No. Myślę, że 30 to jest bardzo też dużo za mało, ale to już jest na pewno więcej niż w tamtym roku miałem 11, tak? No 31, wtedy 11, to 20 gołębi więcej, no to może się pobawię 7 lotów, nie? Żeby zostało po tych 7, 8, gdzieś 10 gołąbków, to też będę szczęśliwy, nie? Młodych w tym roku chyba trochę mniej pociągnę, ale zobaczymy, nie? Wszystko się okaże, jak one będą ginęły. W tym roku też miałem mieć mniej, ale się okazało, że po pierwszym locie zostało już 6 gołębi. To już nawet nie rozłączałem, bo to nie było sensu. Na wdowieństwo tyloma gołębiami leczyć. Chociaż gadałem z takim panem, to mówił mi, żeby młodymi, rocznymi gołąbkami, to żeby z gniazdówki lecieć. No. No on tak robił, tam jakieś wyniki miał, nie? Ale zobaczymy, no też tak będę myślał, ale gołąbek ten niebieski od takiego pana, czy też to właśnie ten czerwony gołąbek tam ktoś złapał, bo na parapecie dał temu panu, ten mi wysłał, pan i jeszcze gołąbka mi wysłał swojego młodego. Zginął ten gołąbek na pierwszym locie. Na pierwszym locie, ale przyszedł w dniu koszowania na ostatni lot, nie? Jaki cwaniak, ale nie wszedł chyba do nikogo, ubrudzony był, wychudzony, ale już go odbudowałem, z tipesem jest wszystko, jest ok, nie? Trzeba też mu dać szansę, zobaczymy co teraz pokażę.
następny film to nakręcę po pierzeniu, nie? Po pierzeniu, jak się spierzą. Jak ktoś tam wie, jak kurde, jakie te kuracje, jak to zaczynać tam później po tym pierzeniu, tak? Bo to trzeba chyba jakieś kuracje przeprowadzić i później chyba zaszczepić. Jeszcze chyba przed tymi mrozami najlepiej, nie? Jak ktoś tam mniej więcej wie, w jakiej kolejności te kuracje i szczepienie, bo ja w tamtym roku to trochę tak nie tak wyszło jak trzeba, tak mówię, kilka gołąbków ten czerwony się wtedy nie spierzył i chyba wiele błędów popełniłem też. Te gołębie jak tak giną, to jednak i hodowcy jest duża wina, brak doświadczenia, tak? Dobra, będę kończył. Jak wiecie, jak tam przeprowadzać te kuracje, którą pierwszą, którą drugą, jak i w ogóle i czym, to napiszcie. Myślę, że na pewno wyciągnę z tego właśnie wnioski i może będę robił tak, jak właśnie ktoś tam napisze, tak? Ktoś mi tam wspomoże wiedzą, doświadczeniem, której na pewno mi brak. No i dziękuję za oglądanie, nie? Do widzenia.